typowy pacjent gdańskiej ortopedii. Na umyśle to już za późno, ale na ciele chciałbym, żebyś był zdrowy jednak. Adbuster, czy ty już wziąłeś te swoje przedtreningówki, bo widziałem, że klej tutaj też wąchałeś. No, musi mi to wystarczyć jak na razie. Nie wiem, to chyba Kruszwila. Nie, abstrahując już od tej gadki, szmatki. Podpaski lepsze, kondony, bo ty tym się zajmujesz, nie? Tam na swoim kanale. Te są dobre z tego co wiem, testowałem. Sprawdzałeś, tak? Tak, tak. Powiemy, mam pewę. Znaję rację, że było groźnie. Chwycił mi taki klucz na szyi mi zapiął, nie? Ja już czułem, że harczę. W Uniku na spodenkach, tutaj w narożniku Adbustera stoi Karol Matuszak, tak? To... Przestał być tak aktywny, tak? Dawid to zdoba. Szczęka mu wypadła! No co, no szczęka... Naprawdę czuję się jak Binkowski, ja nie wiem co się ze mną dzieje. Ja nie mam rozumu, w ogóle no, ja nie wiem o co ty mnie pytasz. Kurwa, jaki ja chudy jestem, ty. Dobra, co? Tak jak mówię, teraz zaczyna adrenalina puszczać trochę, bo ja już tutaj siedzę w tej szatni 40 minut, nie? Trzymał mnie w tym zwarciu. Ja mówię, że moją jedyną szansą wyjścia z tego zwarcia jest obijać mu korpus, nie? Pach, pach, pach. On się skulił, zaczął krzyczeć sędzia, sędzia. Odsłonił w ogóle gardę. No to ja mówię, ładuję, nie? Sędzia nic, nie przerywa walki, ładuje. Aż sędzia przerwał, nie? No bo już nie było co ratować. Ale tam wsadziłeś bardzo fajne kolano i myślę, że to był ten moment, kiedy on go otrzymał najbardziej. Na korpus było? Tak. A, ciekawe. Ja nie pamiętam. Ja już, tak jak wspominałem wcześniej, emocje piorą, zerują ci w ogóle pamięć, nie? Ja muszę obejrzeć dopiero powtórkę. Słyszałem reakcję widowni na tą powtórkę i mówię, o kurde, tam musiało coś być. Ja muszę to sobie obejrzeć na spokojnie, nie? Kurde, jak ja chudy jestem, ja pierniczę, ja muszę trochę skoksować, jak chcę wyjść. Dawid, masz nauczkę do końca życia. Nie zawodnik przerywa walkę, chyba że klepiąc. Shit! Marcin, nie zgub tego. No to podać mi tą przedtreningóweczkę, te legalne wspomagacze? Jedziemy! Marek, wiele osób hejtuje. A możesz coś skomentować negatywnego o swoim przeciwniku w tej chwili? Takiego... Nie, same dobre rzeczy. Same dobre rzeczy. Podszyte to chuje. Sędzia główny powiedział oczywiście to, co mówi wszystkim. Dajcie dobrą walkę. Ja cieszę się, że daliśmy. Chyba była ciekawa. Trwała w pełnym dystansie. Działo się dużo różnych rzeczy. Było troszkę parteru, no nie było technik parterowych, ale troszkę tam w tym parterze się pobiliśmy. Było sporo stójki, były kolana, były jakieś tam... Ja nie zdążyłem się nawet przyjrzeć sobie, nie wiem co ja tam mam na czole nawet. Oczywiście, że przegrałem, ale cieszę się, że przegrałem w miarę dobrym stylu i to się liczy dla mnie. Mam ten wielki puchar, jestem drugi po Marcinie. Czy to był ten Marcin Malczyński, którego się spodziewałeś w klatce? Bo no, umówmy się szczerze, nie mogłeś obejrzeć jego poprzednich walk i wyciągnąć wniosków z tego, co on pokazuje w klatce, bo takich walk nie miał wcześniej. Nie. Jasne. Chciałem zapytać o to podsłuchiwanie w szatni. Przystawiłeś szklankę do ściany, czy jak to się odbywało? Nie, ja właśnie nie chciałem słyszeć narożnika Marcina. Dostaliśmy szatnie obok siebie, a one były przedzielone tylko taką cieniutką, roboczą ścianką. No, ale nie dało się rozdzielić tych szatni, już było za późno, bo no, mimo wszystko ja słyszałem, tam nie trzeba było przykładać szklanki, to było wszystko słychać. Jak jego narożnik kichnął, to ja mówiłem na zdrowie. Ale nic takiego się nie działo. Jest dla mnie super fantastyczną sprawą, że nie było żadnych złych emocji do samego końca. Zajebiście, wygrałeś tą pierwszą rundę, rób tak dalej, a będziesz miał pas. Ale pomyślałem, że to jest element gry, że to wcale nie jest tak, że Marcin jest nieporadny i zadaje ciosów. Ja po prostu wiedziałem, że to jest element strategii, którą mu podpowiedział narożnik. Ale ja też nie wiedziałem, jak w tą grę grać. Po prostu robiłem swoje. Pozdrawiam wszystkich fanów. Marek Hoffman, Adbuster, także szanujcie mnie. Chciałem iść pliki, ale tylko misbehave. Będę jeździł wolno, Volt, Chevrolet. Nie chcę jednego, dawaj mi tutaj 6. Nie mówię tu o zerach, jeśli wiesz co jest 5. Lecę wolno, posłuciło mi się szybko. Robię tryści w barze.